Rozświetlanie choinek, prezenty rozdawane przez Mikołaja w centralnym punkcie miejscowości jest już standardem. Rzadko spotyka się miasta, w których ozdoby na miejską choinkę przygotowują własnoręcznie mieszkańcy. A tak, od lat robią w Zawichoście. Wczoraj w klimatycznej remizie miejscowej ochotniczej straży pożarnej odbyły się warsztaty, podczas których najmłodsza część lokalnej społeczności pod okiem fachowej kadry wykonywała choinkowe ozdoby. Warsztaty odbywają się już któryś rok z rzędu i to jest taki radosny czas oczekiwania na Mikołaja, a poza tym myślę, że dla naszych najmłodszych twórców ważne jest to, że oni również mają wkład, żeby ta sceneria przed świętami była taka bajkowa, magiczna, piękna. I żeby ich prace zdobiły nie tylko strażnica OSP, w której w tym roku będzie Mikołaj, już jutro, ale także całe miasto, a przede wszystkim to, co najważniejsze, naszą miejską choinkę na Rynku Dużym. Warsztaty robienia tych ozdób zostały przygotowane przez Miejską Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście. Poprowadzą je pracownicy, pomogą wszystkim, którzy chcą wziąć udział w tym wspólnym wydarzeniu, jakoś nas jednoczącym przed świętami. Całe rodziny wzięły udział w przygotowaniu ozdób. Przyjechałem z mamą i z siostrą. Skąd? Z Wygody. Z Wygody, tak? Tak. I co będziesz tutaj dzisiaj robił, Gosia? Będę robił rzeczy na choinkę. W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się koła gospodyń i gospodarzy wiejskich z Czyżowa Plebańskiego i Zawichostu. Przygotowaliśmy smakołyki dla naszych milusińskich dzieci dzisiaj, ponieważ będą tutaj odbywały się warsztaty i różne występy, żeby w międzyczasie, ponieważ mamy na dworze aurę jaką mamy, więc troszkę ich rozgrzali herbatką i poczęstowali czymś słodkim. Samorząd zadbał, aby Mikołaj miał wypełniony prezentami po brzegi worek. Dzisiaj, oprócz spotkania z Mikołajem, będzie oczywiście wspólne ubieranie i zapalenie lampek na drzewku. Zabawa. Prezenty są już zakupione, przygotowane i serdecznie zapraszam jutro wszystkie dzieci na Rynek Duży naszego miasta do dekoracji choinki, a po dekoracji przyjdzie Mikołaj, któremu będę miała przyjemność pomóc rozdawać upominki dla dzieci. Zawichońskie dwudniowe przygotowania do świąt zwieńczy teatralny spektakl. Widowisko zostanie wystawione na scenie strażnicy, a jego początek zaplanowano na godzinę 17. Na zakończenie świąteczny teatr pod tytułem Gdzie jest Święty Mikołaj w wykonaniu Radomskiego Teatru. Jerzy Strzyż, STV Info.